Ojciec! Co? Nawet nie wiemy, czy żyje. Ludzie opowiadali, że rzeczywiście ci, którzy ją dobrze znali, że ona była rzeczywiście kobietą szaloną i potrafiła się w sekundę zmienić z łagodnego baranka w furiatkę. Też pamiętajmy, że przez to, że była artystką, miała nieprawdopodobną wrażliwość, ale miała też dystans. A rzeczywiście ten styl art deco, z którego wyrosła i który tak bardzo odznaczył się w kulturze w ogóle XX wieku, wydaje mi się taką cudowną bazą do wyjścia tego, żeby dzisiejszej widowni powiedzieć: tak, była taka kobieta, tak się ubierała, tak chodziła, tak tym się interesowała, tak się bawiła, tak żyła, a takie obrazy, takie dzieła zostawiła po sobie. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tej przygodzie.